Ano więc jestem na mojej dzikiej i prywatnej plaży, która również była pod wodą 2 tygodnie temu w czasie sztormu. Lubię tu przyjeżdżać, bo mało tutaj kto przychodzi. Można się super kąpać. Można palić ognisko. Naprawdę super tu jest. Jest pięknie, cicho i spokojnie. Ale tu niestety trzeba będzie buty zdjąć i przejść przez wodę. Bo z rowerem się pod drzewem nie dostanę. Chyba, że tutaj górą. Nie, górą też jest zarośnięte. Górą się nie da. Trzeba buty zdjąć i przez wodę przejść. Bo tam na końcu jest o wiele lepiej. Tam jest dużo drzewa do palenia. Ale tu jest fajnie, bo jest naprawdę tak cicho i spokojnie. Nawet w środku lata mało ludzi tutaj przychodzi, bo to nie jest plaża w sumie klasyfikowana jako plaża publiczna. Także przejdziemy po wodzie. Trochę się źle idzie po kamieniach, ale damy radę. Ja tam zawsze idę na koniec, bo tam jest więcej drzewa, to znaczy drewna. Pełno muszli tu jest i troszeczkę źle się po nich chodzi, bo są ostre. Ale tam na końcu jest super. W przyszłym roku mam zamiar przyjechać z małym namiotem na weekend. Tam się rozbić. Przespać się na plaży. Naprawdę, Pili Island jest super. Można tutaj się czuć zupełnie jak nad morzem, z tym, że nie czuć jodu i soli, ale widoki są zupełnie tak jak nad morzem. Nie pamiętam, gdzie ostatnio robiłem ognisko, tutaj chyba. Tu zdaje się ognisko robiłem. To i zrobimy tym razem. Pięknie. Jezioro Erie, a tam w oddali statek widać, płynie. Duży statek. Super sprawa.